19 odcinku z Króla Góry, jednocześnie pierwszym oficjalnym królu. Zapisujemy się od razu na króla. Zobaczmy, jaki dostaliśmy ekwipunek. Dobre królowe buty. Hełm również dosyć dobry. Więc na maka nie jest źle. Natomiast na wojownika hełm musimy jakiś dokupić, bo Valkyrie to nie lubię tego hełmu. Wisiorki całkiem dobre. Czym będziemy dzisiaj bić? Włócznią? Nie, nie włócznią. Gungil jest już zbyt słaby. Bierzemy miecz. Doładuję gemy i zaraz powiem, co robimy dalej. Dobra. Wziąłem postać wojownika Hitera. Czym jest Hiter? Jest to postać, która ma bardzo dużo ataku. Czyli tym samym zadaje bardzo wysokie hity. Ale kosztem pozostałych statystyk. Czyli mam mało obron, szczęścia i szybkości. Hiter musi obowiązkowo kupić gemy ataku, bo inaczej jest po prostu bezużyteczny. Pięć gemów powinno wystarczyć. Dla maga tak samo.
Ulepszę teraz ekwipunek. Astralny miecz. A właściwie to przetopię. W sumie bardziej opłaca się przetopić. I tak powstał bardzo dobry pajęczy wisiorek plus 5. Na wojownika na pewno musimy dokupić jakiś hełm. Ok, profile zostały przygotowane. Ile jeszcze zostało żetonów? 287. To mało. Zapas mikstur wystarczy bez problemu na 4 walki, o ile damy radę wygrać. Wytłumaczę wam jeszcze, o co chodzi ze zbroją turniejową. Mianowicie, obniża ona atak i atak magiczny o 15%. Czyli w naszym przypadku jest to 389 ataku. I 10 ataku magicznego. Następnie obniżoną ilość ataku dodaję do obrony magicznej, szybkości oraz szczęścia o wartości stanowiącej 1/3 z tego. Czyli w naszym przypadku otrzymujemy po 20 obrony magicznej, szczęścia i szybkości. Natomiast straciliśmy około 60 ataku, a dokładniej to 58. Czyli ta zbroja jest bardzo dobra do wyrównania braków w statystykach. Niestety, kosztem osłabionego ataku będziemy zadawać mniejsze ciosy. Czyli to jest minus tej zbroi.
Jak zwykle zapomniałem kupić antidotum. No i krople do oczu. Dertas, nasza pierwsza ofiara. HP atak może się przydać do dobicia po osłabieniu silnego ciosu. Użyję koci zamach, bo przeciwnik ma zaraz podwójny ruch. Znowu podwójny ruch. Przeciwnik ma bardzo dużo szybkości. Lub to my mamy bardzo mało. Można i tak to uznać. Nie powinien dać nas rady dobić. Dorek rozwalił Welowa. Gratulacje dla niego. Teraz możemy spokojnie pić. Niestety, chybienie. Ups.
HP atak, może kryt wejdzie. Ojdź. Gorzej. Chyba ten profil to jednak nie wypał. Kurde, ile chybień. Uff, jaki fart dla mnie. O nie. Czyżby odbicie? Zobaczcie na siłę odbicia. To właśnie zaleta zbroi turnieniowej. Że pomaga chronić przed odbiciem. Antidotum byłoby nieprzydatne w tej walce, ale i tak je kupię. Macie pozdrowienia od Fenomenala.
Kogo tu atakujemy? A może to nas ktoś zaatakuje? Jednak nie. Hubert nam został. Zmienię buty na czardzie. O nie. Przeciwnik jest tankiem, czyli ma bardzo dużo obrony. Ale ciosy są w miarę podobne. Może dobijemy krytykiem. Tak, udało się. Trzecia runda teraz.
Co nikt nie. O, zaatakowali. Gungnir chyba. Kryt go teraz rozwali. Tak myślałem. Czwarta runda. Kobiemy. Blonda. Nie. Mówca nas zaatakował.
O nie, jakie hity. No ale będzie w takim razie można co odbijać. Nie, wyłączam ten mikrofon, bo tylko zamulam.